O głębio bogactwa, mądrości i myśli Boga. Jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi jakże niezbadane. Powołanie. Powołanie. Życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów. Bóg działa nie tylko w sferze naszego poznania, ale także w sferze naszych doświadczeń i doznań. Dla zakochania nie trzeba być znawcą psychologii. Trzeba wpaść w wir doznań, które rodzą się w obrębie więzi między dwiema osobami. Odnosi się to do wszystkich, nawet do najchłodniejszych naukowców. Nasz program Powołanie a Obdarowanie, a mamy na myśli powołanie Boże i obdarowanie Duchem Świętym, odpowie nam, jak to powołanie łączy się z tym obdarowaniem. Ten program jest drugim w serii rozważań edycji 2019 o powołaniu. W programie pierwszym, zatytułowanym Powołanie, czar i odczarowanie, postawiliśmy kilka pytań i w ramach tego programu daliśmy też na nie odpowiedź. Zapytaliśmy wówczas, jak Boże powołanie odnosi się do Ciebie i do mnie. I w sposób dobitny, jednoznaczny odpowiedzieliśmy, że obejmuje ono teraz wszystkich ludzi wszędzie. Zapytaliśmy też, jak mogę włączyć się w to powołanie. I odpowiedzieliśmy, że przez opamiętanie się. To opamiętanie się, wyrażane w Nowym Przymierzu greckim metanoia, oznaczającym zmianę spojrzenia na sprawę, można opisać jako tak zwane puknięcie się w głowę, porzucenie nieufności lub niechęci względem Boga i włączenie się w Jego plan. W programie Powołanie, czar i odczarowanie zdefiniowaliśmy też, czym jest to powołanie. Powiedzieliśmy, że powołanie to skrojona przez Boga na moją miarę rola, którą mam do spełnienia w mojej sytuacji w ramach Bożego planu dotarcia z informacją o zbawieniu do każdego mieszkańca świata. Ta sytuacja dla każdego z nas wyjątkowa, lecz w przypadku każdego z nas dokładnie przewidziana przez Boga, jest też dla każdego z nas punktem wyjścia do naśladowania Chrystusa. Jak w tym punkcie wyjścia się zachować? Jeśli chodzi o mnie, to w tym punkcie wyjścia zdecydowałem, że będę czytał Nowe Przymierze, to jest Nowy Testament. Moją otwartość wyraziłem, mówiąc Bogu, daj mi zrozumienie tego, co czytam, a to, co zrozumiem, zastosuję w życiu. Byłem otwarty na to całym sobą,
nie tylko intelektem, bo życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów. W ramach tej otwartości szybko zrozumiałem, że moją decyzję włączenia się w Boży plan powinienem przypieczętować chrztem. A potem, w ciągu paru kolejnych tygodni, zrozumiałem, że aby być naśladowcą Jezusa, On musi mnie dotknąć i uczynić nowym człowiekiem. I w tej otwartości On mnie uczynił nowym człowiekiem, przenikając mnie Duchem Świętym. Bo życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, ale sprawa przenikania się obiektów. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie wskazówką, postąp podobnie jak ja. Otrzymując w Twoim punkcie wyjścia Ducha Świętego, po prostu zacznij być. Być nowym sobą. Nowym, bo zamieszkanym przez Ducha Świętego. I z powodu tego Ducha Świętego szczególnym, zaraźliwym i przyciągającym. Czy pamiętacie, do czego przyrównał nas Jezus? Do drożdży, do soli, do światła. Drożdże nie muszą opuszczać swojego punktu bycia w cieście. Podobnie z solą. Mają być w tym punkcie, w którym są. Z tego punktu najbliżej im do wywierania wpływu na ich otoczenie. Przez to, że tkwią w swoim punkcie wyjścia, wywołują zmiany w otoczeniu. Gdyby ten punkt za szybko opuściły, nie wywołałyby żadnych zmian. Podobnie ze światłem. Umieszcza się je na widocznym miejscu, by świeciło wszystkim, którzy są w pomieszczeniu. Ponadto poruszamy się w przestrzeni kosmicznej. Rozświetlona jest ona tysiącami ciał niebieskich, wydających światło z określonej, przewidywalnej lokalizacji. Dzięki temu możemy orientować się w przestrzeni. Gdyby te ciała niebieskie, dla których Bóg dokładnie przewidział miejsce, nagle zaczęły opuszczać swoje lokalizacje, zdezorientowalibyśmy się. Podobnie z Tobą, zamieszkanym przez Ducha Świętego i z powodu tego Ducha Świętego szczególnym, zaraźliwym i przyciągającym. Co mam na myśli? Najpierw to, że obdarowanie Cię Duchem Świętym wnosi w Ciebie Jego owoce. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość. Te owoce to nie nowe przykazania. To nie błogi nastrój po paru lampkach wina, tylko Twoje pulsowanie obecnym w Tobie Duchem Świętym. To z powodu tego Ducha Świętego stajesz się człowiekiem szczególnym, zaraźliwym, przyciągającym. O ile te owoce Ducha w uproszczeniu można nazwać częścią bierną obecności Ducha Świętego w Tobie, tak jak zapach perfum, jest po prostu sobie, istnieje, roznosi się jako część perfum. Dary Ducha, znane nam z serii rozważań Duch Święty i Jego dary, te dary są częścią czynną obecności Ducha Świętego w Tobie. Zapoznaj się z tym cyklem rozważań o Duchu Świętym i Jego darach, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś. Teraz pytanie.
jak w tym punkcie wyjścia, w którym zastało Cię powołanie, zdać się na działanie Ducha? Ja kieruję się trzema zasadami. Zasadą wiary, miłości i wolności. Kieruję się zasadą wiary, bo wszystko, co z niej nie wypływa, jest grzechem. Robię zatem nie to, co mogę, ale to, w co wierzę, że Bóg może zrobić we mnie i przeze mnie. Chcę, aby działo mi się nie według moich możliwości, ale według mojej wiary. Na przykład Jezus, gdy raz spotkał niewidomego człowieka, zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Widzenie w możliwościach tego niewidomego człowieka nie leżało. Ale on powiedział: chcę zacząć widzieć. I co powiedział Jezus? Powiedział: według twojej wiary niech ci się stanie. Po drugie, kieruję się zasadą miłości. Bo czyn niewypływający z miłości jest czynem bez wartości. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. I choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą swą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. I po trzecie, kieruję się zasadą wolności. To znaczy, nie działam zmuszany zewnętrznym nakazem, lecz tym, do czego od wnętrza pobudza mnie obecny we mnie Duch Święty. Na przykład zapoznaj się z fragmentem z listu do Rzymian 5 rozdziału. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A drugi list do Koryntian, 5 rozdział, dodaje: gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Na dary Ducha przekłada się to w ten sposób, że kieruję się tym, do czego On mnie popycha. Na przykład popchnął mnie do przekładania Pisma Świętego z języków hebrajskiego i greckiego na polski i robię to już od ponad 20 lat. Jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie wskazówką, postąp podobnie jak ja. Jak zatem powołanie łączy się z obdarowaniem? Otóż obdarowanie Duchem Świętym zmienia Cię w Twojej sytuacji. Sprawia, że przestajesz być cząstką bierną szarej masy, a stajesz się składnikiem Bożego planu, aktywnym Jego pierwiastkiem. Zapoznaj się z innymi naszymi programami, a szczególnie z serią Duch Święty i Jego dary w edycji 2019. Wykorzystaj nasze przekłady, nasze opracowania. Wszystko to będzie dla Ciebie bardzo pomocne, o tyle, o ile będziesz pamiętać, że życie z Bogiem to nie sprawa intelektu,
ale sprawa przenikania się obiektów. Zapraszamy na pokład naszego statku do kolejnych rozważań z cyklu Powołanie. A jeśli to rozważanie posunęło Cię naprzód w Twoim życiu, daj znać. Poleć je innym i stań się naszym subskrybentem. A łącza do naszych materiałów podajemy pod spodem, pod oknem naszego programu. Do zobaczenia i do usłyszenia.